W roku 1482 w klasztorze w środkowej Hiszpanii pewien mnich został członkiem hiszpańskiej inkwizycji. Ojciec Tomas de Torquemada rozpoczął swoją karierę okrucieństw i prześladowań. Jako głowa hiszpańskiej inkwizycji Torquemada odpowiadał za śmierć tysięcy niewinnych ludzi. Jego legenda budziła przerażenie w każdym zakątku Hiszpanii. Tysiące ludzi aresztowano, przesłuchiwano i torturowano. Jeszcze więcej spalono żywcem na stosie. Torquemada nie był po prostu zły. Był istnym wcieleniem diabła. W imię wiary Torquemada zniszczył życie wszystkich Żydów mieszkających w Hiszpanii. Mistrzowie zła. Torquemada. Tomas de Torquemada urodził się około roku 1420 w Valdelide w środkowej Hiszpanii. W młodości wstąpił do zakonu dominikanów, znanego ze skrajnego oddania zasadom wiary katolickiej. Wielu pierwszych inkwizytorów było dominikanami. Dominikanie byli swoistymi oddziałami szturmowymi kościoła katolickiego i papiestwa. Torquemada był teologiem całkowicie popierającym obraz świata, promowany przez zakon dominikanów. W tym okresie Hiszpania dzieliła się na kilka niezależnych królestw. XV wiek był tam czasem wielu konfliktów domowych. Pewną stabilność kraj osiągnął w latach 70. XV wieku, kiedy doszło do małżeństwa Izabeli Kastylijskiej z Ferdynandem Aragońskim. Monarchowie pragnęli ujednolicić kraj pod względem religijnym. Władza znajdowała się oczywiście w rękach chrześcijan i właśnie dlatego jedność kulturowa była po prostu niemożliwa. Podobnie zresztą jak jedność religijna. W kraju żyli bowiem chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. Kiedy Ferdynand i Izabela doszli do władzy, Torquemada był przeorem klasztoru Santa Cruz w Segowii. Dowody jego bliskich związków z koroną wciąż widać na bramie prowadzącej do opactwa. W centrum znajduje się postać świętego Dominika, trzymającego krzyż. Boczne ramiona krzyża podtrzymują ręce wyłaniające się zza dwóch tarcz herbowych. To herby Ferdynanda i Izabeli. Na dole widać dwa psy walczące z kotami. Psy to Dominikanie, a koty symbolizują herezję. Znamy interesującą grę słów oddających ówczesny sposób postrzegania Dominikanów. Po łacinie przewrotnie zwano ich Dominicanes, czyli psami pana. Nie obrażali się. Chcieli być obrońcami wiary. Pies broni swojego pana, oni bronili religii. Torquemada, który był osobistym spowiednikiem młodej Izabeli, miał na nią olbrzymi wpływ. Oboje mieli tę samą obsesję, strach przed herezją. Ludzie zaczęli określać właściwe formy religii i zapisywać to, w co trzeba wierzyć. Wyraźnie określili, co jest wiarą, a co herezją. Oczywiście obie formy były zupełnie przeciwstawne. Według idei inkwizycji herezja czai się w każdym z nas i tylko od nas zależy, czy jej ulegniemy. Pozornie najlepszym rozwiązaniem było usunięcie z łona Kościoła wszystkich, którzy stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla wiary. Według Torquemady heretykami nie byli Żydzi czy muzułmanie, ale konwertyci, dawni innowiercy, którzy przeszli na katolicyzm i których wiara mogła być nie do końca szczera. W rezultacie w połowie XV wieku konwertyci, w końcu ochrzczeni katolicy, byli traktowani tak samo jak Żydzi. Jeden z najpowszechniejszych zarzutów stawianych im przez inkwizytorów w latach 80. XV wieku dotyczył częstszego przestawania z Żydami niż z ich chrześcijańskimi sąsiadami.
Była to ich największa zbrodnia i dowód, że nie są prawdziwymi chrześcijanami. W roku 1483 Ferdynand i Izabela wymogli na papieżu Sykstusie IV nominację Torquemady na wielkiego inkwizytora Hiszpanii. Królowa widziała w nim Mesjasza, posłańca Chrystusa. Dlatego też cokolwiek robił, musiało to być słuszne. Fanatyczne oddanie religii czyniło z Torquemady idealnego kandydata na to stanowisko. Przy wsparciu korony i papieństwa nowy wielki inkwizytor rozpoczął polowanie na heretyków. Miał poparcie dworu królewskiego oraz kościoła. Dysponował więc prawie nieograniczoną władzą. Heretyków aresztowano, przesłuchiwano i tworzono listę ich zbrodni. Mieli być ścigani i eliminowani, i to w majestacie prawa. Torquemada stworzył swoisty podręcznik inkwizytora, opisując w nim, jak rozpoznać fałszywego chrześcijanina. Żydami byli ci, którzy wciąż kultywowali żydowskie tradycje. Przygotowywanie weekendowych posiłków w piątkowy wieczór, zmiana pościeli w piątek, kupowanie u żydowskich, a nie chrześcijańskich sklepikarzy, przestrzeganie praw koszernych. Hiszpanie jedli wtedy dużo wieprzowiny. Było to bowiem dowodem ich oddania chrześcijaństwu. W Hiszpanii zapanował strach. Sąsiad denuncjował sąsiada. Do więzień trafiło mnóstwo konwertytów. Wielu z nich zmarło tam z głodu. Podczas procesów konwertytów przesłuchiwano bardzo często dla wymuszenia zeznań, uciekając się do tortur. Do naszych czasów przetrwała m.in. relacja o procesie pewnego szewca z Ciudad Real, konwertyty oskarżonego o herezję. Do gardła wepchnięto mu szmatę i tak długo wlewano mu w usta wody, aż potwierdził stawiane zarzuty. W Hien aresztowano 15-letnią dziewczynę i biczowano tak długo, że zgodziła się oskarżyć swoją własną matkę. Po procesie matka trafiła na stos. W roku 1486 w Toledo 750 konwertytów, mężczyzn, kobiet i dzieci przeprowadzono ulicami miasta w swoistym pochodzie hańby. Zmuszono ich do założenia żółtych szat pokutnych z czerwonym krzyżem, zwanych San Benito. Był to znak, że zgrzeszyli przeciwko Kościołowi. Jeden ze świadków tego wydarzenia opisał los konwertytów z Toledo. Szli w procesji od kościoła świętego Piotra Męczennika. Mężczyźni wlekli się w grupie boso i z gołymi głowami. W rękach dzierżyli niezapalone świece. Szli głośno lamentując i rwąc włosy z głów. Ich kara była o wiele większa niż zbrodnia, jakiej podobno dopuścili się wobec Boga. U drzwi kościoła stali dwaj księża, którzy czynili znak krzyża nad czołem każdego człowieka, powtarzając przy tym: przyjmij znak krzyża, który odrzuciłeś, pogrążając się w herezji. Po wszystkim zmuszono ich do publicznego wyznania winy i bezlitośnie okładając pejczami nakazano, by uczestniczyli w podobnych procesjach przez 6 następnych piątków. Skazanych za herezję czekał jeden los – spalenie na stosie. Podczas tak zwanych aktów wiary inkwizytorzy Torquemady wysłali na stos prawie 2000 konwertytów. Ludzie denuncjowali swoich sąsiadów z najróżniejszych pobudek. Nie trzeba było być Żydem czy innowiercą. Oskarżeni stawali przed Trybunałem, który nie interesował się prawdziwością zarzutów, a chciał jedynie prowadzić swoją ideologiczną krucjatę przeciwko ludziom, którzy ośmielili się czcić Boga inaczej niż Jego członkowie.
W Medynie, w południowej Hiszpanii, lokalni inkwizytorzy zdecydowali się na odstąpienie od zarzutu herezji z braku dowodów. Torquemada wpadł w szał i nakazał, by oskarżeni natychmiast spłonęli na stosie. Nawet jeśli heretyk zdołał uratować życie, na stosie płonęła jego kukła. Jedyna okazywana innowiercom łaska polegała na uduszeniu przed spaleniem lub na stworzeniu stosu ze świeżego drewna. Wydzielający się z niego dym oszałamiał i w końcu dusił ofiary, zmniejszając ich cierpienia. Inkwizytorzy szukali wszelkich przejawów herezji, ponieważ tylko w ten sposób mogli usprawiedliwić istnienie inkwizycji. Metody Torquemady były tak okrutne, że swoje obawy wyraził nawet papież. Jednak Ferdynand i Izabela opowiedzieli się po stronie dominikanina. Nie bez znaczenia było tu jego nazwisko. Jego część, Quemada, po hiszpańsku znaczy palić. Wiadomo, że inkwizycja paliła swoje ofiary na stosach. Już samo to czyniło z Torquemady bardzo symboliczną i złowrogą postać. Obsesja Torquemady zaowocowała pojawieniem się tzw. edyktu Limpieza de Sangre, czyli czystości krwi. Każdy, kto miał choć krople żydowskiej krwi, mógł być usunięty ze sprawowanego urzędu i oskarżony o herezję. Można z całą pewnością stwierdzić, iż był to początek prześladowań rasowych. Torquemada wierzył w ideę czystej krwi. Kiedy założył swój klasztor w Avili, jedną z najważniejszych obowiązujących tam zasad był zakaz przyjmowania ludzi żydowskiego pochodzenia. Od tamtej pory wiele hiszpańskich instytucji zaczęło stosować zasadę dyskryminacji rasowej. Najprościej mówiąc, w kraju zapanował zwykły rasizm. Jak na ironię, sam Torquemada miał żydowskich przodków. Wiemy, że pochodził ze Starej Kastylii, że awansował w ramach struktury zakonu dominikanów i że sam pochodził z rodziny konwertytów. Jego wuj był słynnym przechrztą, który pokonał wiele szczebli katolickiej hierarchii, by w końcu zostać kardynałem w Rzymie. Starał się nawet chronić chrześcijan żydowskiego pochodzenia przed prześladowaniami, jakim poddawano ich w Hiszpanii. Torquemada dawał przykład. Pokazywał, że nowi chrześcijanie są bardziej oddani wierze niż reszta wyznawców Jezusa. Ludzie nawróceni na nową religię są z reguły jej gorliwszymi głosicielami niż ci, którzy w niej wyrośli. Obsesja Torquemady miała zaowocować kolejnymi ofiarami wywodzącymi się z jednej z najstarszych społeczności Hiszpanii – Żydów. Pod koniec lat 80. XV wieku Torquemada znajdował się u szczytu swojej potęgi. Jego inkwizytorzy oskarżyli i skazali tysiące konwertytów. Mimo to Torquemada nie był zadowolony. Obawiał się, że największe niebezpieczeństwo grozi Kościołowi ze strony Żydów. W Toledo, gdzie znajdują się wspaniałe synagogi, wystarczy zamknąć oczy, by odnieść wrażenie, że wciąż istnieje tam liczna społeczność żydowska. Gdziekolwiek spojrzeć, widać ślady pobytu Żydów w Hiszpanii. Hiszpańscy Żydzi od wielu wieków stanowili liczącą się grupę społeczną, zajmując najróżniejsze stanowiska, nawet na dworze Izabeli i Ferdynanda. Inkwizycja działała już od 12 lat i wciąż walczyła z herezją. Jednak zdaniem inkwizytorów nie osiągała zadowalających rezultatów. Torquemada sądził, że źródłem jego problemów są kontakty konwertytów z Żydami. Pomysłem na rozwiązanie tej sytuacji było pozbycie się Żydów. Jego plany przerodziły się w rzeczywistość w roku 1490.
W małej wiosce La Guardia 6 konwertytów i 5 Żydów oskarżono o porwanie i ukrzyżowanie chrześcijańskiego dziecka. Incydent, prawdopodobnie fikcyjny, nazwano świętym dzieckiem z La Guardia. Święte dziecko z La Guardia to klasyczny przykład antysemickiej histerii. Antysemityzm nie był niczym nowym. Ten przypadek tylko podsycił tlącą się w ludzkich duszach nienawiść. Torquemada podsycił płomienie antysemityzmu, rozpowszechniając relacje o wydarzeniach z La Guardia w całej Hiszpanii. Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Mężczyzn uznano winnymi wycięcia dziecku serca i wykorzystania go do makabrycznych rytuałów. Wszystkich spalono na stosach nieopodal opactwa w Awili. W oczach Kościoła samo bycie Żydem było już grzechem, dowodem na odrzucenie Mesjasza zesłanego przez Boga Izraela. Zdecydowany zerwać wszelkie kontakty konwertytów z Żydami, Torquemada postanowił wydalić wszystkich Żydów z Hiszpanii. Według niego hiszpańska społeczność żydowska wspierała konwertytów w ich odstępstwie od prawdziwej wiary. Bez Żydów konwertyci zostaliby sami i musieliby powrócić na łono Kościoła. Pod koniec XV wieku inkwizycja zaczyna nabierać znaczenia politycznego. Torquemada jest u szczytu potęgi. Jego działania wspierają koronę, w pewnym sensie legitymując władzę monarszą. W tym kontekście idea pozbycia się Żydów zaczyna nabierać sensu. Po apelach Abrahama Seniora, żydowskiego dworzanina, który pomógł w zaaranżowaniu ich małżeństwa, Ferdynand i Izabela zaczęli wątpić w słuszność pomysłu wydalenia Żydów. Abraham Senior starał się przekonać parę królewską, by zezwolili Żydom na pozostanie w kraju. W zamian oferował olbrzymią ilość złota. Kiedy Torquemada dowiedział się o ofercie Abrahama, wpadł w gniew. Król i królowa mieli poważne wątpliwości. Kiedy wieści o tym dotarły do Torquemady, ten wpadł do komnat królewskich i rzucił im pod nogi garść srebrnych monet, mówiąc: Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników. Jeśli jeszcze raz chcecie go sprzedać, proszę, oto pieniądze. Był twórcą inkwizycji, człowiekiem odpowiedzialnym za okrucieństwa i tragedie, jakie spotkały naszych żydowskich braci w ówczesnej Hiszpanii. To pewne, że decyzja wydalenia Żydów z Hiszpanii była pomysłem Torquemady. Niedawno odkryte dokumenty z tego czasu stwierdzają wyraźnie: wielki inkwizytor doradził królowi wyrzucenie Żydów. Pod naciskiem Torquemady Ferdynand i Izabela wydali w marcu tzw. edykt wydalenia. Hiszpańscy Żydzi mieli do lipca przyjąć chrzest lub opuścić kraj na zawsze. Dokument głosi: rozkazujemy Żydom wszelkiej płci i wieku, by opuścili nasze ziemie ze swymi synami, córkami i podobną im z krwi służbą. W przeciwnym razie spotka ich śmierć bez procesu czy udowodnienia winy. Gwarne, niedawna żydowskie dzielnice hiszpańskich miast opustoszały. Po wyrzuceniu z Hiszpanii nasi przodkowie przyrzekli, że nigdy nie powrócą do kraju, gdzie znosili cierpienia, tylko z powodu swojego pochodzenia. Because of the suffering we suffered. And for no reason either, just simply because you are a Jew.
W Segowii i innych miastach Hiszpanii synagogi zmieniano na kościoły. W roku 1492, kiedy pojawił się edykt wydalenia, wielu Żydów nie chciało opuszczać kraju. Wyszli z Segowii i zgromadzili się na żydowskim cmentarzu, prosząc króla, by zrobił dla nich wyjątek. Oczywiście niczego nie zyskali. Musieli wyjechać. Ich cierpienia przynosiły Torquemadzie wymierne korzyści. W roku 1494 Ferdynand i Izabela oddali we władanie jego klasztoru w Awilli teren żydowskiego cmentarza. Uważa się, że do Portugalii, innych części Europy i Bliskiego Wschodu uciekło od 70 do 300 tysięcy Żydów. Na morzu działy się straszne rzeczy. Wielu z nich zapłaciło fortunę, by dostać się na statek. Kiedy tylko statki opuszczały port, załogi mordowały Żydów i wyrzucały ich ciała za burtę. Ci, którzy zostali w Hiszpanii, musieli się nawrócić. Nie ma wątpliwości, że ówczesne wydarzenia w Hiszpanii można nazwać mini-holokaustem. Oczywiście niewiele o tym mówimy, ponieważ minęło już 500 lat, ale to był Holokaust. Torquemada był zbrodniarzem. Był uosobieniem zła. Po dziś dzień potomkowie Żydów wyrzuconych z Półwyspu Iberyjskiego zwani są Sefardyjczykami, od Sefarad, hebrajskiego słowa oznaczającego Hiszpanię. W swoich modlitwach wciąż prosimy Najwyższego, by pomógł naszym braciom uwięzionym przez Inkwizycję. Kiedy zbieramy się w synagodze, myślimy o wszystkich tych, którzy cierpieli tylko dlatego, że chcieli czcić Boga na swój sposób. Szaleństwo Torquemady trwało jeszcze 6 lat, podczas których wielki inkwizytor torturował, palił i wydalał z kraju wszystkich, którzy nie zgadzali się z jego wizją świata. Według współczesnych hiszpańskich Żydów działania Torquemady leżały u podstaw tego, co 400 lat później wydarzyło się w nazistowskich Niemczech. Mimo Holokaustu Żydzi wrócili do Niemiec prawie natychmiast po zakończeniu wojny. W przypadku Hiszpanii, na możliwość powrotu do kraju swoich przodków, musieliśmy czekać aż 450 lat. Człowiek, który przyczynił się do niewyobrażalnych cierpień tysięcy ludzi, uniknął kary. Tomás de Torquemada zmarł w spokoju w roku 1498 w swoim klasztorze w Awilli. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Robert Samot.